nastawią przypomnienie wyjściowych 11 obydwu drużyn. Gromużaniec w bramce z numerem 98 Wojciech Markowicz, 2 Piotr Misiąk, 3 Michał Mielniczek, 9 Jakub Stefan, 11 kapitan zespołu Kamil Kaprun, 13 Jacek Podolak, 14 Kamil Przemysławski, 15 Kacper Działo, 19 Jakub Paćkowski, numer 21 Mikołaj Kula i 22 Dawid Pigan. Lublinianka z numerem 23 w bramce Adrian Wójcicki, z numerem 4 Dominik Taszyński, 7 Wiktor Matowski, 8 Grzegorz Szulacki, 9 Michał Palu, 10 Karol Kalita, 11 Ewandro Gomez, 17 Tomasz Brzyski, 18... Do kartki w zespole Lublinianki ukarany Dominik Staszyński, numer 4. Dobry.
Na spalonym karocku. Byłem ostatnio na tym pomiędzy stronę. Oj, szukałem. Daj mu tam. Widzimy rzut karny dla Lublinianki i czerwoną kartkę dla zawodnika Gromu. A będzie tylko w rękę trafiła, to wystarczy. I w tym momencie jest to tak, że zakończył specjalny Lublinianki swoje wiązanie. Wygrywamy 5-0 i dobry Pastrojak za tydzień. Zbliżymy się z Kryształem Bielsko-Witne w meczu wyjątkowym. A potem 18 maja o godzinie 17 w środę na naszym stadionie gościć będziemy Stal Kraśnik w bardzo istotnym spotkaniu w kontekście awansu do wyższej. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pokonujemy grę 5-0.